Dzień dobry Państwu. Po tej krótkiej przerwie, mam nadzieję, że miło Państwu spędziliście czas pierwszej majówki. Witamy Państwa ponownie. Pierwszy raz w tym miesiącu, ale nie ostatni. Ten miesiąc będzie bardzo burzliwy, jeżeli chodzi o nasze spotkania. I to zarówno te tutaj, w czwartki, jak i przypominam, że też spotykamy się trzykrotnie na spacerze. Dzisiaj jest mi niezmiernie powitać naszego gościa, który opowie nam na temat wojska na Dolnym Mieście. Dziękuję Państwu za to, że Państwo w ogóle założyli, że będą chcieli poświęcić godzinę czy dwie ze swojego cennego czasu dzisiejsze popołudnie i posłuchać tego, co dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Zostałem już przedstawiony, nazywam się Jan Daniluch, jestem historykiem, doktorantem na naszym nadbałtyckim Oksfordzie, na Uniwersytecie Gdańskim. Tak jak już zostało to powiedziane dzisiaj, zamierzam Państwu powiedzieć kilka słów o wojsku. O wojsku na Dolnym Mieście. Kiedy kilka dni temu przygotowywałem się, zacząłem przygotowywać dla Państwa prezentację, rozmyślać, jak to wszystko Państwu przedstawić, doszedłem bardzo szybko do jednej bardzo ważnej konkluzji. Jestem Państwu winien, i to na samym początku, trzy wyjaśnienia. Po pierwsze, ja jestem obcokrajowiec. Tutaj, na Dolnym Mieście, to jest zdecydowanie dla mnie troszeczkę jeszcze teren inkognita. To znaczy, są dwie takie dzielnice w Gdańsku, szanowni Państwo, i dlatego ja czuję przed Państwem troszeczkę respekt, bo domyślam się, że w zdecydowanej większości Państwo są mieszkańcami, pasjonatami, w mniejszym lub większym stopniu znawcami tej swojej małej ojczyzny, Dolnego Miasta. A ja tutaj jestem kimś obcym. To znaczy, są dwie takie dzielnice w Gdańsku, które mnie niesamowicie fascynują. Może dlatego, że właśnie jeszcze ich tak dobrze nie znam, jak bym chciał znać. To poza Dolnym Miastem jest jeszcze Orubie. To tak na marginesie. Co oczywiście nie zmienia faktu, że są pewne zagadnienia, które badam, czy zamierzam jeszcze badać, a do nich należy na pewno szeroko pojęta wojskowość, czy może dokładnie rzecz ujmując, relacje między miastem a garnizonem, o czym będę mówił za chwilę. Więc pierwsze wyjaśnienie jest bardzo ważne. Ja tutaj troszeczkę wchodzę na Państwa terytorium. Dlatego jest to dla mnie też przygoda, też coś ciekawego poznawczo i mam nadzieję, że po tej godzinie, czy po tej półtorej godziny czasu razem spędzonego po Państwa pytaniach, ja sam się czegoś dowiem. Inaczej, bardzo na to liczę. Druga kwestia, ja wbrew pozorom nie jestem historykiem wojskowości. To też chciałbym bardzo mocno podkreślić. Wbrew pozorom, ponieważ temat jest tak, a nie inny. Ja nie jestem mundurowcą, jestem fanalistą, nie znam się na broni, szanowni Państwo. Proszę mi, no może trochę więcej niż część z Państwa, ale na pewno nie na tyle, by móc się nazywać historykiem wojskowości. Co więcej, ja unikam jak ognia takiego szufladkowania. Nie zmienia to faktu, że powiedzmy od kilku lat, mniej lub bardziej profesjonalnie, staram się zgłębiać historię naszego miasta właśnie na polu pewnych relacji między żołnierzami, garnizonem, a miastem, społeczeństwem gdańszczan, rozwojem miasta, jakie to budziło implikacje, w jaki sposób te dwa skądinąd troszeczkę odrębne twory, powiedzmy, na siebie wpływały. I to są te tematy, które zawodowym historykom wojskowości umykają. Oni się skupiają na taktyce, uzbrojeniu, starciach, bitwach, przebiegu tychże zmagań. Z kolei tak zwanym cywilnym historykom to też jest nie po drodze, ponieważ to już trzeba troszeczkę jednak mimo wszystko wygłębić się w dzieje oddziałów, jednostek. A mnie najbardziej fascynuje właśnie to, szanowni Państwo, co się dzieje poza frontem. To jak funkcjonuje miasto, które stało się garnizonem. Jest ośrodkiem produkcyjnym, ośrodkiem, gdzie działają zakłady produkcyjne na rzecz wojska, instytucje kultury wojskowej, administracja, etc. To w przypadku Gdańska jest wciąż, wydawałoby się dziwne, ale jednak temat, który czeka na badacza, badaczy. I to też chciałbym bardzo mocno zaznaczyć. Z tego też wynika to, że ja dzisiaj Państwu będę tak naprawdę przedstawiał pewne ramy. To znaczy, no niestety, muszę to Państwu powiedzieć, zapewne po tym wykładzie Państwo wciąż będą mieli jeszcze wiele pytań, tak jak ja sam mam jeszcze je, bez odpowiedzi. No, ale pewne podstawowe dane dzisiaj Państwu przedstawię i mam nadzieję, że szczęściowo rozjaśnię. I jeszcze trzecia kwestia. Część z Państwa może wie lub nie, ja jestem pracownikiem
pionu edukacyjno-naukowego Gdańskiego Wydziału Instytutu Pamięci Narodowej. I znowu, wbrew pozorom, ja nie będę opowiadał o okresie, który jest statutowo przypisany do działalności naukowej IPN-u, czyli okresu 1 września 1939 roku do lipca 1990. Nie. Ja skupię się, tak jak to już została zwrócona uwaga, na przede wszystkim wieku XIX i na początkowym okresie wieku XX, a więc tego drugiego okresu pruskiego, kiedy przez 100 lat garnizon gdański funkcjonował, rozwijał się z większym lub mniejszym natężeniem, kiedy powstały praktycznie wszystkie budowle, te, które w sposób najmocniejszy wpłynęły na rozwój miasta, w tym także, a właśnie w szczególności Dolnego Miasta. Oczywiście też będę mówił o okresie międzywojennym, wspomnę o okresie II wojny światowej. Niestety, choćbym chciał, to nie jestem w szczegółowy sposób Państwu przedstawić historii powojennej, chociaż próbowałem ten temat badać. Ale to jest pewien paradoks, Szanowni Państwo, że jest niezmiernie trudniej, jest niezmiernie ciężko ustalić czasem podstawowe fakty z historii, jeżeli chodzi o wojsko. Obecność oddziałów z okresu, dajmy na to, 1945-49-56, niż z okresu, niż XIX wieku. Dlaczego tak jest, to może na koniec jeszcze wyjaśnię, ale to też muszę Państwu wyjaśnić. Dzisiaj skupimy się na okresie pruskim, na wieku XIX, mnie osobiście bardzo pasjonującym i mam nadzieję, że też troszeczkę Państwa tą fascynacją zaraża. A więc tak, nakreśliwszy wstępne ramy tego, o czym ja dzisiaj będę mówił, no zapraszam na wycieczkę. Ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie dokonał pewnej periodyzacji, pewnych ram, nakreślenia pewnych ram, które jestem Państwu winien, abyśmy lepiej zrozumieli, co się działo w Dolnym Mieście w XIX wieku. Skoro będę mówił dzisiaj przede wszystkim o garnizonie pruskim, to postaram się Państwu dokonać takiej podstawowego podziału, z nim można dyskutować, jestem otwarty, ale mam pewne argumenty. Na temat właśnie funkcjonowania garnizonu gdańskiego. W najprostszym ujęciu, jeżeli mówimy o drugim okresie pruskim, a więc po tak zwanym okresie napoleońskim, 1814 Gdańsk znowu staje się częścią państwa pruskiego. I tutaj taką podstawową cezurą jest w ogóle 1890 rok, ponieważ wtedy Gdańsk stał się siedzibą nowego korpusu armijnego, nowej jednostki podziału wojskowego, terytorialnego całej Rzeszy, to już wówczas Rzeszy Niemieckiej, co stanowi niezwykle silną cezurę w historii całego miasta. To był rozwój administracji, nowe pieniądze, nowe jednostki, o tym będę jeszcze mówił. No ale do 1850 roku gdański garnizon i twierdza były częścią, wchodził w skład pierwszego korpusu armijnego, którego stolica administracyjna znajdowała się niedaleko od Królewca. I można wytyczyć kilka takich podstawowych etapów. Pierwszy to są 3 lata, kiedy można to nazwać stanem pogotowia, czy stanem okresem przejściowym, kiedy w Gdańsku są utrzymywane, do Gdańska przyjeżdżają, są przesyłane oddziały frontowe, jeszcze o wzmocnionych etatach, jeszcze niedemobilizowane. One tutaj stacjonują rozrzucone po Gdańsku, na jego przedpolach, na jego przedmieściach. I tak naprawdę jest dość duża fluktuacja między tymi jednostkami. Sytuacja dopiero normuje się w 1817, kiedy trafiają na stałe już chociażby huzarzy, ci słynni czarni huzarzy, którzy później stacjonowali we Wrzeszczu, jednostki grenadierów, jednostki piechoty, które już część z nich praktycznie teraz stacjonowała do końca XIX wieku. Następny okres stosunkowo długi ja nazwałem stagnacją, to znaczy z jednej strony sukcesywnie ubywa żołnierzy, garnizon gdański maleje do poziomu nawet około 3000 żołnierzy, jednocześnie praktycznie nie ma dużych inwestycji w wojsko. To jest w ogóle okres pierwszej połowy XIX wieku, upraszczając, jak Państwo pewnie wiedzą, to jest okres dość dużego regresu w ogóle znaczeniu Gdańska na mapie ówczesnego Królestwa Polskiego. To z jednej strony wynika z tego, że Gdańsk przestał być siedzibą, stolicą administracyjną prowincji Prusy Zachodniej, która została połączona z Prusami Wschodnimi, strata pewnej rangi dla Gdańska, do tego dochodziły również problemy gospodarcze.
zaledwie kilka inwestycji wojskowych w tym rodowym mieście, o czym będę mówił w dalszej części wykładu, generalnie możemy to określić jako rodzaj pewnej stagnacji, pewnego rodzaju regresji. Sytuacja zaczyna się zmieniać mniej więcej w połowie XIX wieku. Gdańsk zaczyna wybijać się jako pierwszy wiodący ośrodek, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, pruską jeszcze wówczas. Powstaje pierwszy ośrodek stoczniowy, który produkuje dla statki, dla marynarki pruskiej raczkującej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w 1853 roku na ulicy Długiej zainstalowano sztab piechoty morskiej, byśmy powiedzieli pruskiego Marines. Bardzo eksperymentalna jednostka, która została w Gdańsku stworzona w 1853, stacjonowała do 1864. Rozbudowuje się ten przemysł stoczniowy, trafiają nowe jednostki, kształci się tutaj młodych mężczyzn w Królewskiej Szkole Nawigacyjnej. Gdańsk zaczyna być tym wiodącym, krótko bo krótko, ale jednak punktem rozwoju pruskiej marynarki wojennej. I to też implikuje nowe inwestycje, nowe fortyfikacje, na przykład fort w Brzeźnie w 1850 zostaje otwarty. Oczy władców administracji wojskowej zaczynają zwracać się właśnie w stronę nowego portu, wybrzeża, Zatoki Gdańskiej, aby tam w przyszłości kolejno rozwijać, budować nowe fortyfikacje, co miało miejsce kilkanaście, kilkadziesiąt lat później. Jednocześnie w związku ze zjednoczeniem Niemiec, z powołaniem II Rzeszy i w tak zwanym Gründerzeit, czyli w momencie, kiedy między innymi z kontrybucji francuskich, ale z nowych środków pieniężnych, jest to taki duży zastrzyk dla całych Niemiec i pojawiają się nowe inwestycje państwowe, w tym także wojskowe. I upraszczając, znowu jest to dekada lat 70. i w tym momencie jednocześnie z tym powolnym rozwojem twierdzy morskiej Gdańsk ostatni raz tak naprawdę próbuje zmodernizować swoje fortyfikacje lądowe. Tutaj mówimy głównie o modernizacji umocnień Góry Gradowej, która staje się fortem, czy nawet też Biskupiej Górki. Powstają wówczas także nowe, duże kompleksy koszarowe, między innymi na tamtym mieście. I ten proces nabiera rozpędu w ostatniej dekadzie, w latach 80., który tak naprawdę jest kontynuowany z większą siłą aż do końca wieku. To znaczy, to jest bezprecedensowy okres, ta ostatnia dekada XIX wieku, kiedy w związku z powołaniem nowego 17. Korpusu Armijnego, którego centrala administracyjna została założona w Gdańsku, jest to skok jakościowy i ilościowy. Nowe jednostki są tworzone, nowe jednostki trafiają do garnizonu, jest szereg nowych inwestycji. Chociażby potężny kompleks koszarowy w Strzyży Górnej, czyli przy dzisiejszej ulicy Słowackiego powstają nowe budynki administracji. Takim nawet symptomatycznym symbolem, inwestycją jest ukończenie budowy siedziby Generalnego Dowództwa, czyli dzisiejszy nowy ratusz przy Pocisku. Jednocześnie jest szereg zmian organizacyjnych w jednostkach, i znowu, mniej więcej na dekadę się to, upraszczając, uspokaja. To znaczy, ten garnizon się już nasycił, mówiąc obrazowo. Już nie było potrzeby, aby dalej rozwijać, ale to się zmieniło krótko przed wybuchem I wojny światowej. I znowu, widzimy kolejne inwestycje, kolejne budowy nowych koszar, wzmacnianie jednostek, formowanie nowych batalionów, nowych kompanii. I znowu ma to swoje odzwierciedlenie, jak Państwo zgadną, gdzie? W Dolnym Mieście. Okres I wojny światowej to jest, wyłączyłem tak naprawdę z tego względu, że znowu podejmowano pewne próby inwestycji, one nie zostały do końca zrealizowane, ale miasto się zmienia oczywiście, bo jednostki, które stacjonowały w garnizonie, wyszły na front, ich miejsce zajęły oddziały zapasowe i ostatni okres to jest okres przejściowy, kiedy jednostki powracają do miasta, jest już duże wrzenie społeczne, ścierają się różne grupy społeczne, są walki nawet na ulicach Gdańska. Jednocześnie Gdańsk staje się główną bazą, która transformuje korpus ekspedycyjny do walki o niepodległość Finlandii. To jest naprawdę temat osobny zagadnienie. Jeszcze nikt nie wyszedł. To znaczy, że może nie było najgorzej po tym krótkim wstępie.